Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Jest to taki filmik informacyjny dla nowych, jak i starych subskrybentów. Jak zapewne wiecie, oprócz tego, że tworzę te gameplaye, live'y czy creepypasty, jestem tak samo człowiekiem jak i wy. Pracuję w różnych przedziałach czasu. Zdarza się, że jest to sam ranek, a czasem zdarza się, że nie mam mnie do godzin wieczornych. To dlatego filmy do tej pory były tak nieregularne. Postaram się to zmienić, dlatego wprowadziłem w swoim harmonogramie życiowym kilka dosyć mocnych zmian, żeby zapewnić i dla was nieco mojego czasu. Zacznijmy od tego, że jak już zapewne zauważyliście, filmy pojawiają się codziennie o godzinie 18. Spróbuję zachować ten przedział czasowy, aby móc zapewnić wam minimalnie jeden odcinek dziennie. W zależności od mojego czasu będą to gry proste, a przynajmniej po polsku, aby nie musieć dodawać napisów jak przy My Time in Portia. Jest to dość czasochłonny obowiązek, a sam YouTube tego nie ułatwia. Chyba, że ktoś z was byłby chętny do pomocy w tworzeniu napisów w moich filmach. Na razie jednak skupię się na seriach, które się wam podobają, wypełniając w międzyczasie seriami, które łatwo i przyjemnie będzie mi się nagrywać. Chciałbym raz na zawsze opuścić niewdzięczny i zły rozdział tego kanału. Między innymi mam na myśli tak długie przerwy, jakie do tej pory były. Co do gier, których możecie się spodziewać, znajdą się w nich głównie sandboxy, survivale, horrory, ale nie zapomnę również o swoich seriach jeszcze z poprzedniego kanału. Tak, Simsy, to was mam na myśli. Staram się, aby moje filmy były jak najlepszej jakości. Jednak jeszcze się uczę i mimo doskonałych warunków sprzętowych nadal mam problemy z konfiguracją. Niestety, mój Blue Yeti od zawsze jakoś dziwnie działał. Możliwe, że to kwestia ustawień i przyzwyczajeń. Postaram się to zmienić. Zapewne też zauważyliście, że mam lekką wadę wymowy. Czasem potrzebuję nieco czasu, żeby się wysłowić. Staram się z tym walczyć, niestety jednak czasem potrafię się zawiesić. Dodatkowo przy mocniejszych rozgrywkach potrafię zapomnieć, że w ogóle nagrywam. Imersję, którą odczuwam podczas rozgrywek, przelewam na emocje. To dlatego czasem słyszycie jakieś moje dziwne krzyki czy inne dźwięki. Nad tym też staram się ciągle panować, aby nie rozerwało wam bębenków usznych. Drugim punktem tego filmu będą live'y. Na samym początku myślałem, że dam radę streamować co dwa dni. Z tego również muszę zrezygnować. Pokrótce. Nasze spotkania na żywo odbędą się jedynie w piątki o godzinie 20. Będziemy grać tam w gry, w których można raczej wychillować, chociaż nie wykluczam gier triggerujących takich jak na przykład League of Legends czy Dead by Daylight. Co do donate'ów na streamie. Moi drodzy, cały dochód przeznaczony będzie na gry dla was. Z racji tego, że pracuję, mogę raz na miesiąc również odpalić coś z własnej kieszeni, aby zrobić wam mały prezent w sumie. Kanał jest mały, więc aby zachęcić was do subskrypcji i komentarzy, zrobię przynajmniej raz w miesiącu taki giveaway. Ja otrzymam lepsze pozycjonowanie, wy otrzymacie grę za darmo. Myślę, że to sprawiedliwy deal, prawda? W szczególności, że na samym początku taką grę będzie bardzo łatwo wygrać. Praktycznie z zerowym wkładem. Trzecim i ostatnim punktem są creepypasty. Kochani, powiem wam szczerze, od samego początku inspirowałem się Azergotilem. Jego creepypasty znam na pamięć, słuchałem ich setki razy robiąc coś w domu albo będąc w pracy. To właśnie dlatego sam chciałem dać coś od siebie z racji tego, jak ja odczuwam takie słuchanie. Niestety w tych czasach ciężko jest znaleźć coś sensownego do nagrania. Nie chcę wydawać wam chłamu, który mi samemu się nie podoba. Kanały takie jak Mystery TV, Zaczytany czy Quatrotes mają ten sam wspólny ze mną problem. Ilość pracy, które są dostępne, są ograniczone. Dlatego tutaj mam do was prośbę. Chciałbym, abyście w komentarzach pod tym filmem zamieścili pasty, które chcielibyście usłyszeć w moim wykonaniu. Oczywiście sam też również będę szukał takich bardziej świeższych past i tym podobnych. Mam również problem z tym, że jestem perfekcjonistą i słuchając innych lektorów, bardzo chcę im dorównać. Dlatego moje nagrywanie najczęściej trwa kilkanaście godzin. W tym punkcie również postaram się coś zmienić, aby jakość, jak i czas tworzenia były w sumie dla mnie akceptowalne. W tym miesiącu raczej nie będzie żadnej pasty, ale pomyślimy coś od nowego miesiąca. Pasty postaram się wrzucać raz na tydzień, na przykład w niedzielę wieczorem.
I to by było, kochani, na tyle. Nie chcę, abyście czuli się na tym kanale jak na innych. W sumie ten kanał od początku miał tworzyć takie wspólne community, z którym można byłoby normalnie porozmawiać czy nawet pograć. Zresztą są tu już tacy, co nieraz zgrali ze mną na streamach i bardzo ich za to szanuję. Może kiedyś nawet pomyślimy o jakimś Discordzie, co by non-stop być w kontakcie. Niestety z racji tego, że nie mam jeszcze wymagającej liczby subskrybentów, nie mogę dawać wam żadnych informacji poprzez posty na kanale. Dlatego o odwołanych live'ach czy zmianach planów w odcinkach będę dawał wam znać poprzez mój prywatny Instagram. Zapraszam was do obserwowania Instagrama, Twitcha, no i jak wiadomo subskrypcji tego kanału. O lajki was prosić nie będę. Niech to będzie zasłużona ocena mojej twórczej pracy. Dobra, moi drodzy. Ale to by było na tyle, no i do zobaczenia, a raczej usłyszenia w następnych odcinkach, live'ach czy pastach. Trzymajcie się. Hej, hej.